No więc jest dzisiaj z nami Pyskaty w studiu, witamy go serdecznie. Siemanko, witam. Wiemy skądinąd, że byłeś teraz na wakacjach. Powiedz, jak spędziłeś? Kurczę, blade, ale to internet działa tak... No nie, no. Wiesz, nie no, fakt to wiesz, no. Ja też informuję ludzi na bieżąco, co się u mnie dzieje, więc nie powinienem mieć pretensji o to. No, bardzo fajnie, dziękuję. Wakacje pozytywne. Nabraliśmy troszeczkę energii, odpoczęliśmy przed tym, co jeszcze nas czeka. Nie rób, nie otwieraj. No fajnie, dziękuję. Jest okay. Powiedz mi, najpierw może byśmy tak porozmawiali co nieco o Uptownie. Jak to jest? Czy ty przyjmujesz w tej wytwórni taką pozycję stricte szefa, że gonisz tych artystów z terminami, mówisz im, co mają robić, czy pozostawiasz im wolną rękę? Wiesz co, powiem ci tak, generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że ja nie działam tam sam. To nie jest tak, że wiesz, że to jest moja wytwórnia, że ja jestem szefem takim totalnym i jakby ogarniam to wszystko jednoosobowo. Mam wspólnika, z którym dzielimy się obowiązkami, jakby to są rzeczy, wiesz, totalnie nieuzależnione tylko i wyłącznie ode mnie. Wiesz, no generalnie no, nie ma takiej opcji, że wiesz, że ja kogokolwiek gonię do czegoś, nie ma takiej opcji, żebym ja, wiesz, nad kimś stał z biczem i dyktował mu jakieś warunki. Nie, to wszystko jest raczej na zasadzie takiej, że ja się znam z ludźmi jako znajomymi, jako kolegami i po prostu działamy po prostu, wiesz, tak jak wcześniej, zanim oni byli w Uptownie, no, po prostu. No, jeżeli chodzi o Uptown, jeżeli już kontynuujemy tą serię pytań, to już zaczęła się faza promocji albumu PRZ-a, już dwa klipy wyszły. Ty pewno słuchałeś całej płyty. Możesz coś zdradzić, jeżeli chodzi o swoje wrażenia? Nie no, wrażenia są bardzo pozytywne. No nie jest tak, że wiesz, że ta płyta jest... Znaczy generalnie płyta zaskoczyła mnie pod tym względem, że nie jest przewidywalna. To nie jest tak, że ona jest, wiesz, bragowa. To nie jest tak, że ta płyta jest, wiesz... taka, jakiej każdy się po nim spodziewa. No. To jest płyta, która pokazuje inną twarz Przemka po prostu. To tyle mogę wam zdradzić, bo nie chciałbym, wiesz, mówić więcej. Co dzisiaj mamy? Sobotę? Sobota jest. Wczoraj wyszedł pierwszy singiel. W czwartek będzie następny. Pokażę jeszcze inną stronę tej płyty. Za 3 tygodnie będzie kolejny klip, który pokaże jeszcze inną stronę tej płyty. No myślę, że jest naprawdę fajna, zróżnicowana i pokazuje Przemka jako artystę kompletnego, moim zdaniem. A premiera kiedy? 26 październik. Ogłaszaliśmy to? Tak. Nie, 26 październik, no to niecały miesiąc został. 20 był koncert promujący prezydent Krakowa. Tak, 20 października, tak. Koncert PRZ-a promujący płytę w Krakowie. Jeżeli ktoś słucha z Krakowa, to zapraszam w jego imieniu. A kto po PRZ-cie w wytwórni? Kto następny? No, kurczę, strasznie gorąco tu u was. No jest gorąco. Słuchajcie, po PRZ-cie wychodzi BRS na Nielegalu. To będzie prawdopodobnie koniec listopada, początek grudnia. A legalne wydawnictwa, no to Tomiko, który wyjdzie tuż po Nowym Roku. Rozumiem. A jeżeli chodzi o twój kolejny projekt, to zastanawiamy się, czy jest możliwy powrót twojego stylu sprzed pasji. Czy pasja otworzyła nowy rozdział w twoim życiu? Bo jest to płyta bardziej rozkminkowa. Powiem ci tak. Zastanawiałem się dzisiaj, czy takie pytanie padnie i zastanawiałem się, jak na nie odpowiedzieć. Z tego względu, że nie chciałbym zdradzać za dużo informacji o swojej następnej płycie i nie chciałbym jakby ludzi już nastawiać na to, czego mogą się spodziewać i co ja bym chciał tą płytą osiągnąć, jeżeli chodzi o jakiś tam poziom i brzmienie. Dlatego nie chciałbym może mówić o tym, co będzie na tej płycie i czego można się spodziewać, więc może pominę po prostu. Ale pracujesz już? Wiesz co, zbieram bity, wiesz? Mhm. Generalnie ciężko jest właśnie, no kurde, ciężko się rozmawia o płycie, o której nie ma, to przede wszystkim, wiesz, ale po drugie ciężko się rozmawia o płycie, o której nie mogę wam za dużo powiedzieć, tak jak powiedziałem wcześniej. Nie chcę zdradzać jakby takich szczegółów istotnych.
Generalnie jeżeli chodzi właśnie o brzmienie tej płyty, o jakąś tam stylistykę, w której chciałem się obracać. Dlatego jeżeli nie o tym wam nie powiedziałem, ciężko mi powiedzieć, wiesz, no jakby szczegóły dotyczące właśnie bitów. No mogę powiedzieć tak, no zbieram bity, ale nie jest mi łatwo znaleźć bity, które akurat będą pasować do tego projektu, który sobie zaplanowałem. Może w ten sposób, no zdradzając jakieś tam szczegółów. Jasne, to jest strategia marketingowa zapewne. nie obracajmy się w ogóle, wiesz, w takim środowisku pojęciowym, no wiesz, no po prostu nie, to nie jest tak, że to jest marketing i że ja nie chcę wam zdradzić tego, dlatego że po prostu chowam to później na później, żeby, wiesz, zaskoczyć z jakąś bombą informacyjną. Nie, po prostu nie chcę mówić o tym, bo jeszcze to jest niegotowe, no i tak na dobrą sprawę mówię, jest. Mam problem pewien taki, żeby skompletować bity, które będą pasować. I tak na dobrą sprawę nie wiem, czy to w ogóle dojdzie do skutku w takim kształcie, jakim bym chciał. Więc jeżeli teraz bym wam powiedział, że będzie tak i tak, a później okaże się, że nie znajdę podstawy, czyli jakiejś tam produkcji, które miałby ubarwić tą płytę od strony muzycznej, no to wiesz, no... Nie chcę mówić o czymś, co jeszcze nie powstało. Nie, no jasne, rozumiem. A powiedz mi, bo jakby nie miałem okazji o to zapytać samego Małpy. Trochę dziwi mnie to, że ludzie wciąż zapraszają Małpę, podczas kiedy on od tylu lat, od wydania kilku numerów o czymś, praktycznie nie zmienił swoich koncertów w żadnym calu, bo miałem okazję być chyba na czterech już. I, no i po prostu to jest troszkę już takie dla mnie śmieszne osobiście. Ale... Więc może powiesz, co tam z Proximity. Nie, ale śmieszne jest co, że znaczy, zapraszają, nie, wiesz, czy... Nie, może źle się wyraziłem. Nie, ale... bo to nie o to chodzi, że ja cię atakuję, tylko po prostu chcę zrozumieć pytanie, wiesz. Chodzi, że każdy koncert jest na tych samych patentach, na tych samych pomysłach. No. Że jeżeli ktoś jeździ z nim, to jest ciągle to samo właściwie. Znaczy, powiem wam tak, no generalnie, wiesz, ciężko się gra przez 3 lata... Ciężko grać co innego, bazując na jednej płycie, więc... No właśnie, wiesz, o to chodzi. Nie oczekujmy tutaj, wiesz, fajerwerków, jeżeli chodzi o jakieś tam nagłe zmiany. W sytuacji, kiedy jakby no, te numery Proximity, które były nagrane przed płytą jego solową i jakby ta płyta, która wyszła w 2009 roku, wiesz, no nie oczekujmy tego, że on nagle zmieni swój repertuar i zacznie wprowadzać do koncertów nie wiadomo jakie rzeczy, no bo to jest niemożliwe. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, dlaczego go zapraszają? No dlatego go zapraszają chociażby z tego powodu, że przyciąga ludzi na koncerty. No tak. Ty byłeś chociażby 4 razy na jego koncercie i o czymś to świadczy. O czym świadczy to o tym chociażby, że wiesz, że jest artystą, który wiesz, w jakiś sposób wiesz, no nie chcę użyć jakichś niewłaściwych słów, ale w jakiś sposób zrobił wejście smoka, wiesz, no, tak praktycznie z niczego, bo umówmy się, nie był człowiekiem, który był znany w środowisku jakoś tak bardzo przed wydaniem swojej płyty w tym 2009, a nagle, wiesz, zaskoczył i wiesz, wyskoczył tak naprawdę porządnie, no, chociażby o tym świadczy Złota Płyta dla niego za to wydawnictwo, więc wiesz, no, ja sądzę, że akurat, wiesz, no, jeżeli chodzi o Proximity, no ja czekam cały czas na tę płytę tak samo jak wy. Nie jestem w stanie wam więcej powiedzieć niż wiecie wy, no bo ja też nie wiem, co się tak na dobrą sprawę dzieje, wiesz. Ciężko mi mówić na ten temat i ciężko bronić, wiesz, jakby jego samego. Myślę, że on lepiej by się wypowiedział w tej kwestii, no. Słuchaj, gadaliśmy wcześniej, zanim jeszcze tutaj zaczęliśmy nagrywać, powiedziałeś, że nie spodziewasz się takich tłumów, jak na WDE był w Laubie. Teraz po wydaniu Pasji może trochę się to zmieniło, ale wcześniej gwiazdami wiodącymi w Uptownie właśnie nie byłeś ty, tylko był to przede wszystkim Tetris i WDE, którzy ledwo co wyszli z podziemia. Czy nie irytuje cię to, nie chciałbyś raczej bardziej wieść prymu? Czy wiesz co, powiem ci tak, ja nigdy nie uzurpowałem sobie roli jakiegoś tam lidera, wiesz, można powiedzieć w cudzysłowie, że szefuję im i jakby, wiesz, wydaję ich płyty, ale nigdy nie było tak, żebym
nie cieszył się z ich sukcesów, wiesz, bo dla mnie jest to bardzo budujące i inspirująco, motywujące, że człowiek, który wydaje, tak jak w przypadku Weny, swój pierwszy legal, debiut legalny, w przypadku Tetrisa drugą legalną płytę, wiesz, no zyskują jakąś tam wymierną popularność i grają naprawdę dużo koncertów, co dla mnie jest jakby wyznacznikiem tego, jak raper przyjął się w, nie tylko w środowisku, ale wśród słuchaczy, wiesz. I dla mnie to nie jest deprymujące, tylko motywujące do tego, żeby robić rzeczy, które, wiesz, no, będą w jakiś tam sposób odebrane przez słuchaczy tak, jakby tak jak jego, jak ich płyty, wiesz. Ja nie mam czegoś takiego, żebym życzył im źle. No jasne, no. Wiesz, no to jest zrozumiałe. Tak. Chodzi tylko bardziej o taką ludzką zazdrość, bo wiadomo, nie, ale to ty nie jesteś jest tak, w rap grze od paru, czy paru, nawet parunastu ładnych lat. Bardzo dawno. No. Od początku Warszawy. A tak naprawdę, jak mówiliśmy o nim. Teraz jakbym był jakimś dinozaurem. No. Nie chodzi o to. Porozmawiamy po prostu ciebie do Weny, czy do Tetrisa, którzy, tak jak mówiliśmy, jeszcze niedawno grali w podziemiu. Słuchaj, no, to tylko świadczy i wyłącznie o ich potencjale, że są w stanie tak na dobrą sprawę w kilka lat. No, umówmy się, że to też nie jest tak, że wiesz, że Vena jest na scenie od czasu wydania swojego legala i tak samo z Tetrisem. Oni też są na scenie ładnych parę lat, może troszeczkę krócej niż ja, ale to tylko świadczy o ich potencjale, że w kilka lat potrafią dojść do sytuacji takiej, że wiesz, rok czy tam półtora roku po wydaniu swojej płyty grają po 5-6 koncertów w miesiącu, wiesz, no ja gram tych koncertów trochę mniej i pewnie frekwencja, znaczy do tej pory była niższa, bo teraz rzeczywiście jest z tym dużo lepiej, ale wiesz, no jestem po prostu innym artystą, wiesz, to też jest tak, że ja trafiam pewnie do innych ludzi i to, wiesz, no ja totalnie nie rozpatruję tego w kategoriach zazdrości, zawiści i tego, żebym, wiesz, cieszył się z tego, że oni będą mieli mniejszą frekwencję na koncertach, bo dla mnie to jest, tak jak mówiłem, motywujące do tego, żeby pracować nad sobą i robić rzeczy jeszcze lepsze niż oni, no. Dobra, to jeszcze może dwa ostatnie krótkie pytania, jeśli chodzi o Uptown, bo już jakiś czas temu ogłaszaliście na Facebooku, że nowy artysta będzie w Uptownie i jakoś tak ucichło. Nie, ucichło dlatego, wiesz co, bo to nie jest tak, że wiesz, my jakby tą sprawę mieliśmy dogadaną już dużo wcześniej, wstępnie, później przybiliśmy ją jakby na 100%, a w tym momencie, zresztą jak pewnie zaobserwowaliście, zawsze jak ogłaszamy jakiegoś nowego artystę, to robimy to w jakiś tam przemyślany sposób i chcielibyśmy, żeby to zawsze był jakiś event, jakieś wydarzenie, o którym będzie głośno, no bo umówmy się, no, to są ludzie, z którymi się dogadujemy, to są ludzie, którzy zasługują na to, żeby w jakiś sposób zaistnieć i żeby ludzie o nich mówili, a wstąpienie do Uptown dla mnie jest takim momentem, w którym jakby oni idą w górę. Mhm. Więc wiesz, no, sytuacja jest taka, że my w tym momencie szykujemy właśnie ten event, o którym mówiłem, i szykujemy coś, co będzie fajnym początkiem ich drogi razem z nami. Rozumiem. A co jeżeli chodzi o Asyl, bo w tym roku mieliście kontynuować, czy jest już jakieś są plany? Będziemy kontynuować właśnie. Na chwilę obecną już... Tak. Jesteśmy generalnie w studiu z DJ-em Norizem, który nie potrafił siedzieć w spokoju, przerywa mi cały czas, pokazuje mi jakieś dziwne rzeczy na swoim telefonie, więc przepraszam was za moje chaotyczne wypowiedzi, ale to niestety jest po części jego wina. Więc tak, Asy w tym roku będą jak najbardziej. Tak jak powiedziałem w zeszłym roku, chcemy, żeby to była systematycznie jakby powtarzana opcja i w grudniu na pewno będzie druga edycja Asów Uptown Support. Na chwilę obecną kompletujemy już tak finalnie skład. Nie mogę wam powiedzieć, oczywiście. No, jasne. Nie, no, nie pytajmy. Słuchajcie, generalnie wywiady ze mną są bardzo mało interesujące. Nie, no, nie zdradzam żadnych szczegółów. Ze wszystkimi tak, jest tak samo, dokładnie. Nie zdradzam żadnych szczegółów i generalnie zawsze mamy taką politykę i baftą, jeżeli chodzi o moje płyty, że nie zdradzamy rzeczy, które później mogą fajnie zaskoczyć ludzi. No. Teraz w tym momencie
Mamy też, myślę, fajne zaskoczenie dla ludzi i artystów, bo też można mówić o artystach młodych, których pewnie część osób się nie spodziewa. Trochę mniejszy będzie skład niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku rzeczywiście zaczęliśmy tak z kilkoma beatmakerami, z dwoma beatmakerami, z kilkoma DJ-ami i raperami, a w tym momencie to będzie troszkę okrojone i będzie trochę inna formuła pewnie, ale jakby cała opcja jest żywa. A co chciałem powiedzieć, DJ Norris, który mnie właśnie tutaj cały czas obserwuje swoją osobą, prosił mnie, żebym powiedział o tym, że tak samo jak Uptown Support w tym roku, tradycja z urodzinami Uptown też będzie kultywowana. Trzecie urodziny Uptown będą w tym roku później niż w zeszłym. W zeszłym było w październiku, teraz będą w grudniu. 1 grudnia. IDA jest. Tak, 1 grudnia w Warszawie. Zapraszam już w tym momencie. Niedługo będzie więcej informacji na ten temat. No to teraz już nie będzie pytań o przyszłość, tylko o przeszłość, więc myślę, że już ten wywiad nie będzie, jak to określiłeś, nudny. Nie, bo sam mówiłeś o tym, że teraz odczuwasz jakby to, że ludzi jest więcej na koncertach, chociażby po premierze Pasji. A wiem też, znaczy z tego co widziałem i pisałeś na Facebooku i wypowiadałeś się, miałeś obawy przed tym, jak odbiorą twoi starsi fani tą nową płytę Pasję. No i jak byś to ocenił już z biegiem czasu? Wiesz co, wiele ludzi zarzucało mi, że to jest taka kokieteria dziwna, promocyjna, że wyrażałem jakieś tam swoje obawy przed Pasją. I dla mnie to jest śmieszne i generalnie zawsze jestem w stanie bronić swojego zdania, że ta płyta, wiesz, w moich pierwszych odczuciach była zaskoczeniem dla wielu osób. Na chwilę obecną ja jestem bardzo zadowolony z odbioru. Wiesz, z takich totalnie przyziemnych kwestii jestem w stanie powiedzieć, że po 2 miesiącach, no nie, praktycznie po niecałych 2 miesiącach sprzedała się dużo lepiej niż Pysk Pysk. To już takie, mówię, totalnie przyziemne, cyferkowe klimaty. A jeżeli chodzi o odbiór, no generalnie myślę, że ta płyta trafiła do ludzi, do których chciałem, żeby trafiła. Ja nigdy nie miałem ambicji do tego, żeby trafiać do jak najszerszej masy, bo to trzeba nazwać masą, do masy ludzi. Nigdy nie miałem ambicji, żeby ściągać na swoje koncerty ludzi, którzy po prostu są przypadkowi i którzy znają jeden mój kawałek, czy widzieli gdzieś tam jakiś mój klip, który gdzieś tam mógłby latać, jeżeli bym robił trochę łatwiejsze rzeczy. Chciałem zrobić płytę, która da ludziom do myślenia, ale to muszą być specyficzni ludzie, którzy po prostu są w stanie zastanowić się troszeczkę nad tymi tekstami, które tam są i nad klimatem, który ja chciałem stworzyć. I cieszę się z tego. Ja wiesz, ja nie mam 250 czy 300 tysięcy fanów na Facebooku. Nie mam 2 milionów obejrzeń na YouTubie swoich klipów. Ale mam zwartą jakby grupę fanów, którzy są cały czas ze mną i którzy rozumieją to, co ja im chcę przekazać. I dla mnie to jest fajne, wiesz. Nie potrzebuję tak na dobrą sprawę na koncercie 500 osób. Wystarczy mi te 200, 250, ale wiem, że to są ludzie, którzy nie są tam z przypadku. To są ludzie, którzy znają moje teksty, przychodzą na koncert dlatego, że wiedzą, kto tam gra, a nie gra ktokolwiek z jakichś tam raperów znanych. I po prostu to mnie cieszy, wiesz, bo ja przyjeżdżam do swoich ludzi i wiem, że oni chcą ze mną spędzić czas i chcą poświęcić swoje pieniądze, swój czas na to, żeby obejrzeć mój koncert, kupić moją płytę. I dla mnie to jest fajne. Wiesz co, Pyska, to z czym cię zawsze kojarzę, to są długie przerwy pomiędzy twoimi produkcjami. Pomiędzy Skazanymi na sukces a Pysk w Pysk była gigantyczna przerwa. Pomiędzy Pysk w Pysk a Pasją też jest dość spora, bo ile to minęło? Ale co? Dość sporo w każdym razie. Dlaczego tak jest? Wiesz co, powiem ci tak. W tym momencie... W tym momencie doszedł jeszcze jeden poważny obowiązek w postaci Uptown.
I wierzcie mi, ale to jest bardzo absorbujące, jeżeli ja muszę się tym zajmować. Znaczy, to nie jest tak, że zajmuję się tym sam, ale są rzeczy po prostu, które skutecznie odciągają mnie od tego, żeby wejść do studia, napisać kawałek. I generalnie wiesz, no z jednym kawałkiem jakby to jest problem jest nieduży. Jeżeli chodzi o całą płytę, to już nagle pojawia się problem, no bo ja nie chcę wydawać płyt, które będą składanką przypadkowych kawałków. Chcę zrobić płytę, która będzie od A do Z przemyślana i miała określony klimat, bo tak na dobrą sprawę z jakichś tam moich featuringów można by było w międzyczasie, pomiędzy na przykład wydaniem płyty Pysk Pysk a Pasją, można by było zebrać rzeczywiście taką pokaźną dyskografię, która mogłaby posłużyć za to, za płytę, która mogłaby gdzieś tam wyjść, ktoś mógłby sobie to poskładać i gdzieś tam by było. Ale to nie na tym polega. Ja po prostu chcę usiąść do płyty i wiedzieć o tym, że ona będzie przemyślana, będzie miała określony klimat. Wiesz, no to też jest tak ciężko po prostu pewnie człowiekowi, który gdzieś tam z zewnątrz to obserwuje i jest odbiorcą tylko, a nie wykonawcą. Ciężko jest też zrozumieć, że po prostu wiesz, po płycie jest, wiesz, generalnie taki moment, znaczy moment, to jest dłuższy okres, no jest kilkumiesięczny okres taki, kiedy po prostu czujesz się wypruty po prostu ze wszelkich emocji, wiesz. Ja nie lubię siadać do płyty kolejnej, do jakiejś kolejnej produkcji, tuż po tym, kiedy wydałem coś, w co włożyłem serce. To jest opcja taka, że po prostu musisz mentalnie przeskoczyć po prostu do następnego etapu, do następnego rozdziału, który chcesz otworzyć i wiesz, no okej, okay, mógłbym nagrać kolejną płytę za chwilę, to była kolejna płyta, która by się nazywała Pasja 2, ale to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić coś nowego, coś świeżego i myślę, że jednak jakiś tam okres musi minąć. I tak jak mówię, no od płyty Pysk Pysk w 2009 jeszcze narodziła się inicjatywa Uptown, pod tytułem Uptown, która no, zabiera naprawdę dużo czasu i no i niestety tak to wygląda w rzeczywistości, że ciężko jest po prostu usiąść do następnej płyty. Ale tak jak obiecałem, na co że się dzisiaj się często powoływali, tak jak obiecałem na Facebooku, no po prostu teraz chciałbym, żeby ten okres czasu między premierą Pasji a premierą kolejnej płyty był dużo krótszy i DJ Norris, który jest dzisiaj ze mną, będzie mnie na pewno motywował do tego, żeby ona wyszła w przyszłym roku. No powiedz mi, czy ty dojrzałeś do tego, żeby nagrać, znaczy, żeby przejść na przykład, dałem taki przykład kawałka jak Hawajskie koszule, z takiego typu kawałków do takiego poziomu artystycznego jak na Pasji, czy to się działo w tobie od zawsze, tylko nie wiem, może po prostu bałeś się nagrać taki album? Wiesz co, powiem ci tak, to jest dobre pytanie, bo ja się ostatnio też nad tym zastanawiałem. I powiem ci, że to chyba gdzieś tam, wiesz, siedzi w człowieku gdzieś tam w głębi, tylko po prostu akurat te kawałki, o których mówisz, to były kawałki nagrywane z kimś. Mhm. To nigdy nie były solowe kawałki. Inaczej się pisze rzeczy, które piszesz totalnie dla siebie, a inaczej się pisze rzeczy, które nagrywasz z kimś i jakby musisz iść na pewne kompromisy i znaleźć pewną wspólną drogę, żeby zrobić coś mniejszego albo większego, albo jeden kawałek, albo całą płytę. Wiesz, no, ja myślę, że człowiek dojrzewa do tego, żeby w jakiś tam sposób wyrazić to, co w nim siedzi. I myślę, że akurat na czas, kiedy wychodziły kawałki pokroju Hawajskich koszul, czy tam całej płyty Skazanych na sukces, wiesz, ja chciałem to robić, to nie było tak, że ja się tego wstydzę. To nie jest tak, że wiesz, ja w tym momencie siedzę i myślę sobie, o kurczę, ale przypał, wydaliśmy tą płytę, wiesz. Ostatnio jechaliśmy na koncert jakiś i słuchaliśmy jej w radiu, w samochodzie. No, w radiu jej nie puszczałem. Słuchaliśmy jej w samochodzie i powiem ci, że bez jakiegoś większego zażenowania słuchałem rzeczy, bo ja generalnie jestem bardzo mocno negatywnie nastawione do swojej twórczości i do tego, co nagrywam, więc każdy kawałek, który słyszę, to najchętniej bym przełączył i nie słuchał tego. Ale słuchałem tego i mówię, no jak na tamten okres i jakby tą konwencję, którą my sobie założyliśmy i chcieliśmy osiągnąć, jest
fajne i myślę, że bez przypału się tego słucha. Pasja jest taką płytą specyficzną, bo akurat taką konwencję sobie założyłem i tak, tak miało być. A wiesz, no, ciężko by było nagrać płytę, na której znalazłby się taki poważną płytę, na której znalazłby się kawałek jak hawajskiej koszule, więc wiesz, wszystko zależy od tego, wiesz, co sobie założysz. Ja myślę, akurat uważam siebie, być może nieskromnie trochę, ale za, wiesz, rapera uniwersalnego i elastycznego i myślę, że jestem w stanie się odnaleźć w wielu konwencjach i jakby postrzegam to tylko i wyłącznie przez pryzmat jakby swoich zalet, no. No i słusznie. Dziękuję. Proszę. Teraz zacytuję tutaj z pasji twój tekst. Idę w górę, choć nie wiem, czy to szczyt, czy Golgota. Po tylu latach w rapgrze nadal nie umiesz się określić? Czy to jest dla ciebie dobre, czy coś złego? Wiesz co, to nie postrzegam tego tekstu właśnie w takich, w takich kategoriach, czy to jest dobre, czy złe. Bardziej postrzegałbym w kategoriach jakiegoś tam, dobra, użyjmy tego słowa, sukcesu. Wiesz, no tak jak mówię, nie wiem tak na dobrą sprawę, gdzie to wszystko zmierza. Wiem, chciałbym pewne rzeczy osiągnąć pewnie w swojej jakiejś tam, w cudzysłowie, karierze, ale no nie jestem w stanie określić, wiesz, dokąd to wszystko zmierza, czy to zaprowadzi mnie jakiś tam, na jakiś tam szczyt, czy zaprowadzi mnie po prostu do momentu, kiedy, wiesz, tryb życia rapera mnie wykończy, no. I to bym traktował bardziej w tych kategoriach. Pamiętam też, że kiedyś już na słynnym Facebooku pisałeś o tym, że chciałbyś nagrać kawałek Bez granic, tylko że z artystami z Uptownu. I czy kawałek razem możemy traktować bardziej takie jak właśnie jakiś taki hymn tej wytwórni? Jeszcze też co z zapowiadanym klipem do tego utworu, bo był też zapowiadany. To zaczynając od końca, klip jeszcze nie powstał, dlatego że nie chcemy robić tego po łebkach i jakbym chcemy zrobić coś fajnego i wyjątkowego, więc no niestety trochę czasu to zabiera, a to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że po prostu artyści z Uptownu grają dużo koncertów i ciężko ich zebrać w jednym miejscu w określonym czasie. To jest druga kwestia. A jeżeli chodzi o kawałek razem, wiesz, kawałek Bez granic to był kawałek, który do którego temat był wymyślony generalnie jakby w momencie powstawania tego numeru, w momencie kiełkowania jakby tej idei, żeby powstał taki kawałek, był wymyślony specjalnie do tego kawałka. Jeżeli chodzi o kawałek razem, temat był narzucony przez konwencję płyty całej pasji. Więc wiesz, no, ja myślę, że nie można tego traktować jako numeru, który jest jakby sequelem Bez granic, bo była to całkowicie inna opcja. Ja po prostu jak sobie tworzyłem jakby taką w głowie koncepcję pasji, to znalazłem pewną furtkę do tego, żeby stworzyć numer, o którym już od jakiegoś dłuższego czasu myślałem i który chciałem stworzyć. I stąd powstało razem, ale myślę, że gdybyśmy w tym momencie usiedli wszyscy razem z nowymi artystami, nie wiem, zaradziłem coś. Artystami, a nie artystom? No, ale właśnie, nie, zdradziłem tylko, nie wiadomo ile. Ale właśnie, nie, zdradziłem tylko to, że tak na dobrą sprawę dwóch artystów stoi w kolejce. O, aha. Dobra, wybrnąłem. Gdybyśmy usiedli w tym momencie do tego, żeby zrobić wspólny kawałek, który miałby być hymnem Uptown, no to podejrzewam, że po prostu znaleźlibyśmy sobie jakiś fajny temat, który jest jakby dla nas wszystkich bliski i by to był całkiem inny kawałek niż razem, no ale myślę, że no akurat nie można tego traktować w kategoriach następcy Bez granic, bo to jest całkiem inny numer.
A teraz już wracamy do pytań o pasję. Dodałeś hidden track tak zwany, czyli bonus track ukryty gdzieś w ostatnim utworze. Zastanawiałem się, dlaczego go ukryłeś. Jeżeli to było zamierzone, czy to chciałeś po prostu zaskoczyć ludzi, którzy słuchają tą płytę? Znaczy generalnie zawsze bliskie mi były koncepcje hidden tracków, jak słyszałeś płytę Skazanych na sukces, to też wiesz, że tam tak, był tak. ukryty bonus track. I myślę, że to jest fajna opcja. Generalnie w pierwszej koncepcji płyty, zanim jeszcze powstał pomysł na to, żeby oprzeć to na Drodze Krzyżowej, chciałem umieścić, ale kurde, nie wiem, czy to zdradzać, bo może wykorzystam to na następnej płycie, ale dobra, pal licho. Miałem generalnie taki koncept, żeby zrobić bardzo mało tracków na oficjalnej trackliście, którą podam na początku, czyli zrobić przykładowo 10 kawałków, tak żeby wszyscy mogli sobie troszkę ponarzekać na to, że tych kawałków jest mało, i zrobić z 5-6 hidden tracków po prostu, które leciałyby sobie po kolei, które nie byłyby na oficjalnej trackliście umieszczone. I generalnie zawsze lubię tak sobie troszkę zrobić na przekór ludziom, którzy oczekują czegoś tam, ja im zawsze daję co innego. I taki już jest taka już jest moja specyfika. No myślę, że hidden track generalnie jest fajną opcją, a jeżeli chodzi o to, o co zapytałeś na początku, kwestia ukrytego tracku na pasji była narzucona przez koncepcję i przez to, że stacji na Drodze Krzyżowej było tyle, ile jest kawałków na oficjalnej trackliście. Nieoficjalną ostatnią stacją jest Zmartwychwstanie Jezusa, które jest odwzorowane jakby w kawałku Od Nigdy do Zawsze, po prostu. No to ciekawe. No to bardzo fajny pomysł. Chciałem zapytać o kawałek Krzyk. Czy on ma coś wspólnego z prawdą, czy to jest czysta fikcja? Wiesz, generalnie jak piszę każdy kawałek, to podchodzę do tego w ten sposób, że nie... Staram się nie zmyślać historii. To nie jest tak, że to są historie totalnie wyssane z palca, które będą fajnie brzmiały i wyciskały łzy z oczu nastolatek. To nie jest tak. Nie działa to w ten sposób. Są rzeczy, które oczywiście, tak jak na przykład Poszukać Przeznaczenia, są rzeczy, które w jakiś tam sposób ja sobie dopisuję, ubarwiam tak, żeby mniej więcej było to fajne, znośne dla słuchacza, który słucha tego kawałka. Ale to nie jest tak, że ja totalnie wysysam z palca historię i wrzucam ją sobie na beat. To jest... historie akurat te dwie mają jakiś swój początek w prawdziwych historiach, którymi dzielą się moi fani ze mną. I jakby ja dostaję bardzo dużo maili, a po pasji, szczególnie akurat w związku z tym kawałkiem, dostaję naprawdę sporo maili od ludzi, którzy po prostu chcą się ze mną podzielić jakimiś tam swoimi problemami. Ja nie zawsze mam czas, żeby odpisywać na te maile systematycznie, ale no, jest to jakby dla mnie istotna rzecz, bo dużo mi mówi o ludziach, którzy słuchają moich płyt i myślę, że to jest fajna sprawa. No. A Krzyk akurat to jest taki dla mnie... kawałek, który dla mnie dużo znaczy, bo akurat tak jak mówię, historie są prawdziwe, oczywiście ja w jakiś tam sposób sobie obudowałem wersami i jakimiś tam swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami odnośnie ludzi, którzy mogliby być w takiej sytuacji, ale tak jak mówię, są to zaczerpnięte historie z życia, które znalazły się w rzeczywistych mailach przysłanych do mnie. Chcieliśmy też nawiązać do kawałka Czy, w którym tak jakby pytasz mamę, czy jest z ciebie dumna. Może rozmawiałeś z nią kiedyś o tym, może byś się chciał podzielić ze słuchaczami. Czy mama z ciebie jest dumna? Moja mama jest z mnie bardzo dumna. W tym momencie nie zawsze tak było. Jakby nie zawsze ja dawałem jej powód do tego, żeby mogła być ze mnie dumna. Ale generalnie jesteśmy już na tym etapie, że wiem, że pochwala to, co robię i jakby zaakceptowała to.
To nie jest tak, że ja piszę kawałki, które wchodzą na płytę, to nie jest tak, że to są kawałki, które akurat w tym momencie odzwierciedlają stan ducha, czy jakieś tam emocje, które towarzyszą mi i moim bliskim akurat w tym konkretnym momencie. To są rzeczy, które są odzwierciedleniem przemyśleń jakichś czasami sprzed kilku lat. Mhm. Więc wiesz, to nie jest też tak, że akurat w tym momencie, jak powstał kawałek 3, to sytuacja jest aktualna, że moja mama nie jest zadowolona z tego, co robię. Ona w tym momencie jest zadowolona z tego, co robię i myślę, że pochwala to w 100% i no i to tak jest. No i jeszcze na koniec, bo chcieliśmy, żeby również nasi słuchacze mieli okazję zadać ci jakieś pytania i takie najciekawsze było, dotyczące zapewne genezy twojej ksywki. Brzmiało mniej więcej w ten sposób, czy jak byłeś dzieckiem, czy byłeś pyskaty po prostu w stosunku do dorosłych. Wiesz co, powiem ci tak. Ta ksywka to, wiesz, to nie jest ksywka pokroju ksywki siwy, lewy, łysy, wiesz, to nie jest ksywka wyniesiona z piaskownicy, to jest ksywka, którą w jakiś tam sposób ja sobie nadałem, można powiedzieć, z czasem, bo wcześniej posługiwałem się ksywką Zekę, która jakby towarzyszyła mi tam przez dłuższy okres na pewno niż ksywka pyskaty. Jeszcze patrząc kilka lat wstecz przed tym, jak zacząłem nagrywać. No, generalnie ksywka pyskaty myślę, że oddaje w dużym stopniu moją naturę i kiedyś była dwuczłonowa. No. I generalnie ludzie, którzy mnie znają, myślę, że bez żadnego problemu są w stanie podpisać się pod tym, że pasuje ona do mnie w 100%. No, Riz, jak jest? Wczoraj był pyskaty. Dobra, już starczy. Nie uzewnętrzniam się. No, generalnie pasuje i myślę, że jest fajna. Ja akurat w tym momencie, kiedy zacząłem się nią posługiwać, nie wiem, może chciałem być trochę kontrowersyjny, może chciałem też zgodnie ze swoimi założeniami takimi zasadniczymi, chciałem iść na przekór i nadać sobie ksywkę taką, może, którą nie wulgarną. Każdy, tak, którą nie każdy będzie chciał wymienić w radiu, którą nie każdy będzie chciał napisać na plakacie. Po prostu taki był motyw. Trochę ją później skróciłem, dlatego że właśnie nie każdy chciał napisać na plakacie. No pewnie. A zacząłem grać więcej koncertów. Więc... Nie, może nie dlatego, ale generalnie ksywka pyskaty myślę, że jest adekwatna do tego, jakim jestem w tym momencie człowiekiem. Skurwiel już troszeczkę poszedł w zapomnienie, że tak powiem. No i ale dobrze. Nigdy nie mów nigdy. Może wrócić. Są sytuacje, kiedy wraca. Lepiej nie wkurwiać. lepiej tak. Lepiej generalnie nie wywołać wilka z lasu. Dobra, to było na tyle od nas. Dzięki za poświęcony czas. Ja dziękuję czas. Wam. Pozdrawiam serdecznie. Lajkujcie Facebooka DJ Analizer. Dobra. Kazał mi to powiedzieć. Dobra. Dzięki bardzo. Trzy razy tak, chłopaków.